Pierwszy dzień urodzin Galerii Świnnickiej rozpoczął się od występów dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury. Były również konkursy dla najmłodszych. Ale łapiesz mikrofon i podajesz go następnej osobie. Andrzej. Proszę bardzo. Andrzej Sebastian. Świetnie. Andrzej Sebastian Kacper. Super. Andrzej Sebastian Kacper Kasia. Świetnie. Andrzej Sebastian Kasia Gosia. Super. Andrzej Sebastian Kasia Gosia Natalia. A tutaj słyszę, że koledzy zgłaszają, że o nim zapomniałaś. Biegniesz na koniec kolejki. Ja brałam udział w konkursie. Owoców, warzyw i miąt. A wygrałyście coś? Tak. Ja wygrałam bransoletkę. W świat pełen magii przeniósł nas iluzjonista. Przetasuj. Tasuj, tasuj. Teraz wezmę tę kartę od ciebie i myśl o swojej karcie. Czy to twoja karta? Proszę, trzymaj na pamiątkę. Dziękuję, wielkie brawa dla naszego kolegi. O dobry humor zadbał kabaret Chyba. Ty masz wiedzę z cyklu religijna jeszcze. Oczywiście, że mam. Tak, chcesz wszystko, chcesz na kubkę wyjść? Proszę bardzo. No proszę bardzo, quiz będzie, uwaga. Proszę bardzo. Rozwieć pytanie, powiedz stop. Stop. Gdzie jeszcze nie ma? Bęben maszyny losującej jest pusty. Ale jak blokadę zwolnię... No to sobie rękę złam. Uwaga, no losuję, uwaga, powiedz stop. No, stop. Uwaga. No. No. Trzech króli mi wymienię. No wiesz, prawda. KMB. No dobrze, to jest ten z Afryki, a tu pozostały. Człowieku, przecież to jest skrót. Kacper, Mojżesz i Baltazar. Ja jestem, Mojżesz już sam tam przedziałem i lecę, no. Możesz iść ze mną, tylko błagam cię, nie skompromituj się, dobrze? Proszę. To ja będę Kacperek, ten malutki. Największym wydarzeniem wieczoru był pierwszy koncert zespołu The Trash, którego współzałożycielem jest były piłkarz Radosław Majdan.
A co panowie powiedzieli nam po koncercie? Debiut. Udało się? Udało się, tak. Jesteśmy zadowoleni. Wiesz co, no przede wszystkim duże emocje, no bo jak robisz coś pierwszy raz publicznie, to zawsze tak jest. No i przede wszystkim debiut pierwszy raz publicznie wykonywaliśmy te piosenki, tak. Pierwszy graliśmy publiczny koncert w ilości długości 40 minut, czy tam 45, więc wiesz, super. No. Przede wszystkim debiut naszego gitarzysty. Długo się uczyłeś? Uczyłem się bardzo intensywnie. Teraz nie pamiętam dokładnie, czy zaczynałem 2 lata temu, czy 1,5 roku temu, no ale na pewno ostatni rok to był dla mnie po prostu czas intensywnej pracy. Mam tak zajechane palce po prostu, że jak dotykam czegoś innego niż struny od gitary, to nie czuję. Ale dzięki moim kolegom, wiesz, którzy poświęcali mi dużo czasu, dzięki naszym próbom, no gdzieś tam, wiesz, no, próbowałem nadążyć za klimatem i gdzieś tam się do tego dopasować, tak? Także to, jak powiedział Sebastian, dzisiaj był pierwszy koncert, był to dla nas ważna impreza, ponieważ pierwszy raz zagraliśmy na żywo i udawając niektórym, którzy w to nie wierzyli, że jednak to nie jest na niby jak nasz singiel, tylko to jest naprawdę, tak? Nie wszystkim to się podoba, nam jak najbardziej tak. Fajnie się ze sobą bawimy, jest rock'n'roll. Widziałem dzisiaj kilka, nawet nie kilka, tylko wiele bawiących się dobrze osób przy naszym koncercie, więc myślę, że ta energia, którą mam ze sceny pozytywna, gdzieś tam jest dobrze odczytywana. O to nam chodziło. Czy wrócicie jeszcze do nas? 1, 2, 3, 4. Wrócimy! 2 dnia imprezy nie zabrakło ciekawych występów świdnickiej młodzieży. Na początek zaprezentowały się talenty ze studia artystycznego Katarzys. Byłem piękny, byłem młody, śpiewa nocny koń. Resztę mej urody zmyje dzień. Po nich nastąpiło mocne uderzenie w postaci drużyny futbolu amerykańskiego. To jest gorące, gorące, gorące owacje! Galerię odwiedziła jedna z najbardziej utytułowanych drużyn Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego, The Giants z Wrocławia. Sportowcy zaprezentowali publiczności prosty trening i poprowadzili kilka konkursów, których chętnych nie brakowało. I mamy 2! Ten sport w Polsce dopiero się rozwija, ale z roku na rok przybywa nowych drużyn i fanów. Jest to niezwykle dynamiczna dyscyplina. Jest to najszybciej rozwijający się sport obecnie w Polsce. Transmisje telewizyjne, coraz większe zainteresowanie mediów, coraz więcej kibiców. Także staramy się to promować, gdzie możemy, żeby jeszcze więcej osób przychodziło na nasze mecze. Dobra, na czym to polega, tak w skrócie? Tak naprawdę zasady są proste, tak? No, chodzi o to, żeby dobiec z piłką do pola końcowego i zdobyć punkty. I to jest główna zasada. Ofensywa ma za zadanie zdobyć te punkty, defensywa ma za zadanie zrobić wszystko, co jest zgodne z przepisami, żeby tych punktów nie dało się zdobyć. To tak naprawdę na tym polega. Cała reszta to już są szczegóły, których poznawanie dochodzi, kiedy ogląda się coraz więcej i więcej meczów. Giants Wrocław wspominałeś, najbardziej utytułowana drużyna w Polsce. Tak. Wcześniej graliśmy jako The Crew Wrocław, mieliśmy 2 mistrzostwa Polski, rok temu zmieniliśmy nazwę na Giants Wrocław, teraz po roku w lidze czeskiej będziemy grali w najwyższej lidze w Polsce, walcząc o 3. mistrzostwo Polski. Gdzie można Was zobaczyć? Gdzie gracie? Kiedy? Jak wygląda sezon w Polsce? Sezon zaczyna się za tydzień. Najpierw gramy na wyjeździe, jedziemy na Śląsk do Chorzowa. Pierwszy mecz we Wrocławiu gramy 6 kwietnia, przyjeżdżają Kozły Poznań. Wszystkie mecze we Wrocławiu rozgrywamy na Stadionie Olimpijskim i to jest nasz stadion domowy. Dobra, jeszcze takie pytanie. Wy jesteście profesjonalnymi zawodnikami, czy jednak jest to takie dość amatorskie, wy się zbieracie, sami organizujecie? Znaczy, to jest... Zawodnicy grają amatorsko, hobbystycznie, ale kluby są zarządzane jak najbardziej profesjonalnie. Tak? To jest już marketing, trenerzy ze Stanów Zjednoczonych, zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych, ale polscy zawodnicy dalej grają w to amatorsko. Powiedz mi, czy można się do Was jakoś zapisać, dołączyć do drużyny, jak zostać właśnie wrocławskim gigantem? Futbol amerykański jest chyba jedną z niewielu dyscyplin w Polsce, gdzie osoby, które są prawie pełnoletnie lub pełnoletnie, jeszcze mogą właściwie z ulicy dołączyć do drużyny. W tym celu organizowane są rekrutacje. Rekrutacje z reguły odbywają się 2-3 razy w roku, najczęściej w październiku po zakończeniu sezonu i w lutym przed rozpoczęciem kolejnego sezonu. Do tego w tym roku po raz pierwszy ruszy Liga Juniorska, także cały czas także trwa nabór do drużyn juniorskich w całej Polsce. Po pokazie przyszedł czas na wspólne zdjęcia z zawodnikami. Wielką atrakcją dla najmłodszych był również pokaz oraz warsztaty taneczne poprowadzone przez zwycięzcę pierwszej edycji popularnego programu telewizyjnego You Can Dance, Macieja Florka. Tancerz nauczył młodych uczestników kilku kroków i poprowadził konkursy z nagrodami.
rzeczywiście poszliśmy, robiliśmy różne style od hip-hopu przez tak zwany akrobalans, czy takie podnoszenia. No to szczególnie dla tych dzieciaków to było wiele przyjemności. Ja rzeczywiście dzisiaj przyjechałem prosto z Gdańska. Miałem 2-3 godziny urlopu, ponieważ robię teraz spektakl w Opolu. Dokładnie tam się odbywa Krajowy Festiwal Piosenki w Opolu na amfiteatrze. I to taka dodatkowa, fajna przygoda, ponieważ dzieciaki zawsze dają dużo energii i sądzę, że mają w ogóle więcej energii niż my tak naprawdę przy tym wszystkich realizacjach. Zdanie Maćka, oprócz talentu potrzebna jest ciężka praca, aby w tańcu odnieść sukces. Wydaje mi się, że po pierwsze parę dziewczyn i paru chłopaków było już na kilku zajęciach, ponieważ było widać po nich, że gdzieś te zajęcia robią, kontynuują. Zresztą tutaj były też pokazy wcześniej grup tanecznych i sądzę, że to jest dobra droga do tego. Od razu widać, kto to potrafi, kto jest bardziej otwarty, bo to się wiąże od razu z tańcem. To są ludzie uśmiechnięci, pełni energii. To jest tak ze sportem, tak? Ta sama dawka adrenaliny, która przychodzi, tylko że nie przez to, że jest rywalizacja, tylko przez to, że się wychodzi do widza i się z nim spotyka. Więc ja polecam ten styl tańca. Sądzę, że tutaj 2-3 perełki takie, które na pewno na zawodach okręgowych dają czadu i wygrywają, są. Natomiast czy będą to kontynuować i czy za 15 lat będą wspaniałymi tancerzami? Wszystko zależy od ich pracy i liczę na to, że tą pracę wykonają i będą mieli ogromne warunki do tego, żeby później się jakoś pokazać. W drugim dniu świętowania urodzin Galerii Świdnickiej nie zabrakło występów animatorów oraz kuglarzy. Rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny ogłoszony przez Galerię Świdnicką. Nagrody pieniężne wręczyli prezydent miasta Świdnicy Wojciech Murdzek oraz przewodnicząca Rady Miasta Joanna Gadzińska. Odbywa się wiele, wiele imprez w galerii. Widać to po mieszkańcach, którzy chętnie ją odwiedzają. Także jest to miejsce spotkań z całą pewnością. Nie tylko miejsce, w którym mieszkańcy robią zakup, ale również korzystają z takich zwanych kulturalnych imprez. No na pewno obieg oczekiwany, a zawsze dodajemy, że tym bonusem najbardziej oczekiwanym jest kino wielosalowe i tutaj już wspaniałe doświadczenia Festiwalu Reżyserii Filmowej i myślę, że już wyrobienie sobie wielu stałych klientów, ale też galeria zaczęła działać jak magnes. Sądzę, że takich elementów dobrej współpracy nie zabraknie, a właśnie z takim celem, żeby było to na tyle atrakcyjne, żeby te przepływy ludzi, którzy kupują, którzy wydają swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby to było takie znaczące, żeby galeria też pod tym względem kwitła. Dwudniowe świętowanie zakończono występem zespołu Backstage Acoustic.